która dotyczy pracowników transgranicznych. Ja się nazywam Bronisław Oltym, jestem lokalnym liderem partii Korwin. Witam posła Krzysztofa Tuduja, posła Krzysztofa Bosaka. Jest z nami również Roman Fritz z Korony i Wojciech Bielewicz z partii Korwin z Żywca. I może przekażę głos panu Krzysztofowi. Dzień dobry państwu. Jesteśmy tutaj dzisiaj, aby upomnieć się o ważną grupę społeczną. Tą grupą społeczną są pracownicy transgraniczni, którzy zostali dotknięci rozporządzeniem rządowym dotyczącym zakazu ruchu granicznego. Rząd nie przewidział sytuacji takiej, że ci pracownicy na co dzień funkcjonują mieszkając w Polsce, a pracując akurat, jesteśmy na granicy czeskiej, pracując w Czechach. To obostrzenie trafiło bardzo mocno w tą grupę społeczną. Są sytuacje, w których ludzie pozostali po stronie czeskiej, mając do wyboru, żeby nie stracić miejsca pracy, ale narażając się na dodatkowe koszty w postaci wynajęcia dodatkowego mieszkania, pozostawiając rodzinę po stronie polskiej. A druga sytuacja jest taka, że ludzie zostali w Polsce i nie mają możliwości docierania do pracy. Jest ryzyko straty tego miejsca pracy. Rozmawiamy o 47 tysiącach pracowników, bo taki jest wymiar zatrudnienia Polaków w Czechach. To są, szanowni państwo, górnicy, to są hutnicy, to są pracownicy fabryk, to są również pracownicy polskich szkół. To obostrzenie trzeba po prostu zmiękczyć, trzeba zrobić wyjątek dla pracowników transgranicznych i uruchomić ten jakże ważny punkt zarobkowy dla ludzi, którzy tutaj mieszkają. To jest konieczne, upominamy się o to. I protestujemy przeciwko temu, co robi rząd. A rząd zrzuca tą sprawę na wojewodów, mówiąc, niech wojewodowie szykują rozwiązania tej sytuacji. To nie jest sprawa lokalna, to nie jest sprawa dotycząca regionu jednego województwa, ale całego pasa granicznego i polskiego, i czeskiego, i słowackiej granicy. Łącznie jest to ponad 150 tysięcy ludzi. To jest szalenie ważny, palący problem. Mało tego, tym obostrzeniem rząd trafia rykoszetem w polski system ochrony zdrowia. Po stronie czeskiej jest fabryka materiałów do ochrony materiałów higienicznych, chirurgicznych, której grozi ograniczenie produkcji do połowy. To jest firma Mölnlycke. I to są materiały typu maseczki, które trafiają do polskich szpitali. Więc to jest nieporozumienie. Domagamy się, aby został ruch pracowników transgranicznych przywrócony. Owszem, za zachowaniem odpowiednich narzędzi kontroli, ale dodajmy, to w tym momencie tylko strona polska to blokuje. Także apelujemy, to nie jest sprawa do zrzucenia na wojewodów, jak się w tej chwili dzieje. To jest sprawa krajowa i te krajowe przepisy powinny zostać odpowiednio doprecyzowane. Mówiąc krótko, otwórzmy możliwość przechodzenia granicy dla pracowników transgranicznych. Skończmy dramat wielu rodzin, bo tutaj naprawdę się dramaty odgrywają. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo Krzysztofowi Tudujowi za prezentację tego tematu. To jest problem, z którym my się spotykamy i ścieramy nie od dziś. Ja wywodzę się z Zielonej Góry, pogranicze polsko-niemieckie. Jest tutaj wśród nas Tomek Dorosz, wychowany w Świnoujściu, Krzysztof Tuduj, Wrocław. Są z nami liderzy ze Śląska. Zdajemy sobie sprawę, że dotyczy ten problem mieszkańców wszystkich województw przygranicznych. Już na etapie wprowadzania blokady granic wiemy, że wojewodowie zdawali sobie sprawę, ile osób przekracza granicę. W tej sprawie między innymi z wojewodą lubuskim konsultował się nasz poseł Krystian Kamiński, poseł z Zielonej Góry. My tego tematu nie odpuścimy. Od samego początku wskazywaliśmy, że obostrzenia związane z epidemią są przygotowane chaotycznie, są w sposób nieprzemyślany wprowadzane, a konsekwencje gospodarcze mogą niestety, i konsekwencje społeczne, przekraczać te konsekwencje, które obecnie mamy związane z samą epidemią. No, mamy na szali dwa dobra. Z jednej strony możliwość utrzymania Polaków, możliwość prowadzenia zarobkowania polskich firm, możliwość pracowania normalnego, legalnego polskich pracowników. Z drugiej strony zdrowie publiczne i musimy stosować rozwiązania inteligentne. Sytuacja, w której Czesi stosują rozwiązania lepiej skrojone na potrzeby pracowników niż nasze państwo, jest sytuacją zupełnie nieakceptowalną. Zamknięcie granic, które podczas konsultacji z premierem Morawieckim ja i poseł Jakub Kulesza, przewodniczący
Pracujące Koła Konfederacji poparliśmy, miało służyć wstrzymaniu międzynarodowych podróży ruchu turystycznego, żeby chronić nas przed kwarantanną. Jeżeli ktoś tutaj pracuje, tutaj mieszka, przemieszcza się o kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów, no to nie jest turystyka. To nie zwiększa zagrożenia epidemicznego, ponieważ ludzie też przed zamknięciem granic tutaj się przemieszczali i gdzie ten wirus miał się rozejść, to już się rozszedł. Doskonale wiemy, że jest w całym kraju. Skupisk chorowań, które na początku epidemii można było wytypować na palcach jednej ręki, w tej chwili już są właściwie w całym kraju, a na co wskazywaliśmy jednym z głównych rozsadników, niestety, jednym z głównych rozsadników tego koronawirusa stały się placówki ochrony zdrowia. To pracownicy nie stanowią zagrożenia. Zagrożenia stanowią źle napisane przepisy, źle skonstruowane procedury. Dlatego apeluję polskiego rządu, żeby wsłuchał się w głos lokalnych liderów, żeby wsłuchał się w głos samorządowców, żeby się wsłuchał też w głos polityków opozycji i zmienił to nieroztropne rozporządzenie, które blokuje legalną pracę dziesiątkom tysięcy Polaków z całego pasa przygranicznego. I żeby też przyjrzał się, jak rozwiązania są to skonstruowane właśnie w Niemczech, w Czechach, na Słowacji, w państwach, które umożliwiają przekraczanie granicy i po prostu, żebyśmy też, jeżeli jest coś lepszego, potrafili to docenić i poprawić swoje rozwiązania prawne. Tak postępuje dobra administracja, dobry rząd zorientowany na dobro obywateli. Że w internecie pracownicy transgraniczni myślą o zorganizowaniu protestu w dniu jutrzejszym. Oczywiście biorąc pod uwagę obostrzenia, słyszałem o dwóch, ale tutaj nie występuję w tym imieniu, ale podkreślam, ta sprawa naprawdę jest paląca.